Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Akademii Psychobiologii Zdrowia na suplemencie do naszej konferencji, do summitu Psychobiologia i świadomość zdrowia. Do suplementu, czyli do takiego dodanego wykładu, dodanego dnia, który postanowiłam jeszcze w tej przestrzeni naszej umieścić. Witam bardzo serdecznie. W Akademii za nami konferencja, piękne wydarzenie, całe 5 dni, które było pełne wrażeń. I na początku oczywiście chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dla mnie to również było ogromne takie przeżycie, więc jestem bardzo wdzięczna. Chciałam podziękować wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie. Ogromna ilość osób zapisała się na konferencję, więc chciałam z serca podziękować za uczestnictwo. Chciałam podziękować również zaproszonym gościom, którzy przyjęli to zaproszenie i pojawili się na spotkaniach, na rozmowach i w tych rozmowach podzielili się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi kompetencjami. Jestem pewna, że ta konferencja i ta wiedza, i to ich doświadczenie, i to, o czym mówiliśmy, wniosło sporo do naszego życia, no i do naszego spojrzenia na zdrowie i na kwestie świadomości, również świadomości zdrowia. Więc ogromna wdzięczność dla nas wszystkich za ten wspólny czas i dziś zobaczymy, co możemy do tego jeszcze dodać. Chcę również powiedzieć, że w czerwcu ruszają zapisy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany psychobiologią, świadomością siebie, świadomością zdrowia, to może zapisać się do takiej grupy, w której te wszystkie informacje będą podane. Ja w czerwcu przygotowywuję spotkania dla nas, więc jeśli ktoś ma ochotę na więcej, chce dowiedzieć się więcej o uzdrawianiu, o psychobiologii, o świadomości zdrowia, to bardzo serdecznie zapraszam, aby pozostać w tej przestrzeni i razem iść dalej. Dla tych osób, które być może dziś są pierwszy raz i jeszcze mnie nie znają, to ja króciutko przedstawię się. Violetta Karys, uczę psychobiologii, prowadzę Akademię Psychobiologii Zdrowia i zorganizowałam tę właśnie konferencję, która właściwie już jest za nami. Dziś zapraszam na takie moje autorskie spojrzenie na temat obecnego czasu, obecnego działania w nowych energiach. Dziś mamy 30 maja i to jest taki piękny czas, ponieważ jesteśmy też na początku podczas nowiu i bardzo takim tematem wartym zainteresowania jest dziś komunikacja, jest słowo. Dlatego chciałam dziś kilka słów na temat słowa i daru tworzenia, który my wszyscy mamy powiedzieć. Właśnie dlatego, że kiedy jesteśmy w tej przestrzeni komunikacji dziś, a my jako ludzie komunikujemy się ze sobą poprzez nasze słowa, myśli również, natomiast bardzo często te myśli ubieramy w słowa. No i teraz dobrze by było, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak ta nasza komunikacja wygląda z drugim człowiekiem, ale też komunikacja, którą my ze sobą mamy, bo to jest ta pierwsza komunikacja. I ona właśnie warta jest obejrzenia. Więc witam wszystkie osoby, witam uczestniczki Akademii i te panie, które są sympatykami Akademii i zapraszam do tego, abyśmy przyjrzały się dziś temu, jak wygląda temat słowa, jak wygląda temat daru. No i najważniejsze od razu pytanie do takiej naszej wewnętrznej pracy. Czy my używamy słów właściwie, tak? Każdy z nas ma doświadczenie, no i myślę sobie, że nie zawsze. Bywa, że żałujemy jakichś słów, które wypowiedziałyśmy. Czasami przychodzi do nas taka myśl po latach, że gdzieś jakieś słowo było niepotrzebne,
ale często też jest tak, że gdzieś tego słowa zabrakło i mówimy sobie, gdybym ja wtedy powiedziała, czy to zmieniłoby w jakiś sposób moje życie? To pokazuje, że my wypowiadamy słowa, my tworzymy jakąś komunikację w relacjach z innymi ludźmi i to może nam służyć, możemy coś zyskać, ale możemy też jakby bezpowrotnie stracić coś, tak? Choć ja rzadko tego słowa używam, to jednak warto przyglądać się temu, jak my korzystamy ze słowa. Wszyscy oczywiście znamy tę sekwencję, na początku było słowo. Ja myślę sobie, że na początku była myśl, później słowo, ale jakby jest to tożsame. Dlaczego dziś ten temat? Dlatego, że dziś jesteśmy w archetypie i w energii bliźniąt. A archetyp bliźniąt to jest komunikacja, to są słowa. Psychobiologicznie powiedziałabym, że również to jest obszar płuc, ramion i dłoni, bo to jest również komunikacja, kiedy my coś wypowiadamy, kiedy o czymś mówimy, bardzo często dodatkowo poruszamy jeszcze ramionami i gestykulujemy dłońmi. Niektórzy do przesady, ale cóż, każdy z nas ma jakąś swoją urodę. Więc energia bliźniąt, która dziś jest w przestrzeni nowiu, to jest również oddech. Oddech, słowo, działanie. I teraz zobaczmy sobie na początku, co my wiemy o tym archetypie bliźniąt. Co my o nim wiemy? Wiemy, że bliźnięta to jest komunikacja. Wiemy, że to jest słowo. Wiemy, że to jest porozumiewanie się z innymi, ale też porozumiewanie się ze sobą. Właściwie, kiedy rozpoczyna się ten zodiak, to można zauważyć, że właściwie tylko ludzie komunikują się ze sobą i ze światem za pomocą słowa. I bliźniak w tym całym korowodzie jest takim pierwszym archetypem, który jest bardzo dumny z tego, że posługuje się słowem i oczywiście chce, żeby ta jego mowa była taka bardzo wyraźna, aby pięknie jego mowa była odbiciem jego myśli i jego uczuć. Czyli już możemy zadać sobie takie pytanie, czy ja komunikuję się ze światem, z innymi ludźmi i jakby chcę, żeby właśnie to, co ja mówię, żeby to odbijało moje myśli. Czy jesteśmy spójni w tym, jak wypowiadamy się, jak mówimy o czymś, czy to rzeczywiście odbija nasze myśli i nasze wewnętrzne odczucia. Bo właśnie w tym dzisiejszym czasie, w archetypie bliźniąt, z tym jest różnie. Troszeczkę tak jak w Akademii Platońskiej. Więc ten przekaz informacji może być nie do końca taki, jak my sobie w sercu zakładamy. Więc takim wyzwaniem i zadaniem dla nas jest dziś, abyśmy obejrzały tę naszą komunikację. Czy rzeczywiście ja potrafię przekazać we właściwy sposób to, o czym ja myślę i to, co ja czuję, czyli to, co mam w sercu. Archetyp bliźniąt to oczywiście też plotki, ploteczki, opowieści, opowiastki, opowiadania i różne historie mową i słowem pisane. Mówimy, że to jest taki archetyp, który dotyka też obszaru filozofii i takiej zadumy nad światem. Więc podczas tego nowiu może nam również przyświecać taki trend, że spoglądamy trochę filozoficznie na nasze życie, na naszą komunikację, na nasze relacje z innymi. Dodatkowo jest to istotne, ponieważ archetyp bliźniąt, jak żaden inny, mówi nam o dwoistości naszej ludzkiej natury. No i na ten temat wiemy już sporo, bo o dwoistości, dwubiegunowości, komunikacji na dwóch biegunach z różnych innych obszarów terapii systemowej czy psychobiologii wiemy dużo więcej.
Natomiast to, co jest na użytek dzisiejszego dnia potrzebne, to to, żebyśmy zdawały sobie sprawę z tego, że w tym archetypie bliźniąt i podczas tej dzisiejszej aury ta biegunowość jest ważna, bo bliźniak ma także z jednej strony czasami potrafi mieć piękne słowa, taką piękną manierę słowną, a z drugiej strony czasami te jego maniery w zachowaniu są trochę naganne. Więc w ten sposób przyglądamy się tej bliźniaczej biegunowości. Także to oczywiście dotyczy nas wszystkich, dlatego że my przeglądamy się w tym archetypie. To nie znaczy, że to dotyczy tylko bliźniąt, ale dotyczy to nas, a te wszystkie odsłony, z których dotykamy w każdym miesiącu, są po to, abyśmy my mogły obejrzeć się w tym, jak my dotykamy tych poszczególnych faz naszego człowieczeństwa, czyli tego rozwoju. Tak? Więc to, o czym ja dziś mówię w archetypie bliźniąt, ma dla nas znaczenie, ponieważ mamy się przejrzeć w tym, jak wygląda ta nasza biegunowość, jak my dobieramy słowa. Czy te nasze słowa idą tylko z głowy, czy te nasze słowa idą również z serca? Czym ten archetyp bliźniąt różni się od wcześniejszych, tak? Ponieważ przychodzi po baranie i po byku. Czym my różnimy się w tym momencie? Na co powinnyśmy zwrócić uwagę? Powinniśmy zwrócić uwagę na naszą cząstkę duchową. Ta cząstka duchowa związana jest właśnie ze słowem, czyli my słowo mamy od Boga, od Stwórcy. A jeśli słowo jest cząstką Boga, cząstką Stwórcy, no to my w archetypie bliźniąt nagle dostrzegamy, że już nie jesteśmy tylko zwierzakiem, jak archetyp barana czy byka, tylko odkrywamy w sobie pierwiastek boski. On jeszcze w pełni nie ukazuje nam się, bo do tego potrzebna jest nasza droga, te wszystkie stacje w naszym życiu, ale już coś nam świta, że jest jakaś boskość w nas, ten element duchowości, i właśnie to rezonuje ze słowem, a słowo z komunikacją, a komunikacja z archetypem bliźniąt. Czyli bliźnięta chcą nam coś zakomunikować. Chcą nam zakomunikować tę cząstkę boskości, tę duchowość w nas samych. Więc dziś znów pytanie do naszej wewnętrznej pracy, ale my już tak lubimy i tak mamy. Czy ja w sobie czuję? Czy ja czuję w sobie tę cząstkę duchowości, boskości? Czy ja już mam uwewnętrznione jam jest? Ja bym w ten sposób powiedziała, tak? Czyli czy ten Bóg w działaniu, bo przypomnę, jam jest oznacza Boga w działaniu, czy ten Bóg w działaniu jest we mnie i manifestuje się poprzez to, co ja mówię, to jak ja mówię, czyli poprzez moje wypowiadane słowo. Obejrzyjmy siebie w tym, bo to jest fajny temat. Ta cząstka duchowości w archetypie bliźniąt, no to jest taki temat, który warto obejrzeć. Merkury, czyli rzymski posłaniec bogów, patron bliźniąt, troszkę tak jak grecki Hermes jest patronem właśnie archetypowego bliźniaka, Merkury. No i oczywiście przypisuje się mu ruchliwość, tak? Czyli bliźnięta, ruchliwość, ponieważ bliźnięta biegną, aby podzielić się z nami wiadomością. Więc mają tutaj jeszcze takie dwa istotne aspekty, a więc ruchliwość, chęć podzielenia się wiadomością. Ten archetyp jeszcze w tym momencie, teraz, nie jest w stanie pogodzić swojej dwoistości, czyli tego, co powiedziałam o tej biegunowości, czyli bardziej właśnie dwoistości. Będzie się tego uczył. Ale bliźniak już czuje,
że on ją wewnątrz ma. No więc to też jest ważne, bo możemy teraz siebie zapytać, czy ja czuję moją wewnętrzną dwoistość. Czy ja czuję ten element, który jest przypisany właśnie archetypowi bliźniąt. Bliźnięta działają szybko i celowo. Dlatego jeśli dziś mamy nów w tym archetypie bliźniąt, to przyglądamy się, czy dziś działasz szybko i czy dziś działasz celowo. Bo ja bym znów powiedziała, że to będzie naszym takim wyzwaniem, czyli troszkę oglądamy siebie w tym celowym działaniu i szybkim działaniu. Czy to się łączy? Żeby nam łatwiej było to zapamiętać, to przypomnę, że baran używał energii i działał właściwie tak bez zbytniego zastanowienia się, czyli archetyp barana wyładowywuje energię, bo ta energia musi się wyładować, musi się zamanifestować. W archetypie byka my już naszą energię ukierunkowujemy. W archetypie byka następuje lekkie spowolnienie i ukierunkowanie energii w porównaniu do archetypu barana. A teraz w archetypie bliźniąt my musimy tej energii używać już bardziej celowo, a jednocześnie dość szybko. Więc to też jest dla nas takie wyzwanie, żeby obejrzeć się, jak ja sobie z tymi zadaniami radzę. Czyli czy ja potrafię działać celowo i jednocześnie szybko, czy raczej mam problem z celowością albo właśnie z prędkością, jeśli chodzi o pracę, o wykonywane zadania. Tak do tego podchodzimy, no, żeby po tym spotkaniu coś z niego wynikało, czyli żebyśmy miały jakąś przestrzeń do przepracowania takich swoich osobistych rzeczy. Ja pracując ze słowem mam świadomość, że słowo ma ogromną moc, a intencja nadaje cel. Emocja jest siłą tworzenia rzeczywistości, więc mam świadomość o istnieniu tych elementów i mam również doświadczenie, jaką ogromną moc mają te wszystkie elementy. Jak ogromną moc ma słowo, jak ogromną moc ma intencja i jak dzięki nim potrafię skutecznie tworzyć rzeczywistość. Każdy z nas ma takie oprogramowanie, każda z nas. Tylko teraz wielkim wyzwaniem dla nas jest, żebyśmy my oglądały uważnie te narzędzia. Ja oczywiście przez ileś już miesięcy podczas naszych spotkań mówię cały czas na temat właśnie kreowania i tworzenia rzeczywistości i wplatam te potrzebne rzeczy, aby było nam po prostu łatwiej. Co to oznacza? Że mam być uważna na słowo. My jesteśmy dodatkowo w tygodniu wolności, więc możemy trochę tego słowa używać tak nazbyt wolno, w sensie, ach, co mi tam, wszystko mi wolno. Więc chodzi o to, żebyśmy w swojej uważności zwracały uwagę, jak my używamy słów. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest ta wolność, kiedy czujemy, że nam wszystko wolno. Ponieważ przy tej ruchliwości i szybkości bliźniąt, dodatkowo w aspekcie Merkurego, który jest w retrogradacji, czyli sprawdza nasze umiejętności, będąc w tej przestrzeni, no to my możemy powiedzieć coś zbyt szybko, niezbyt mądrze i właśnie dlatego należy teraz zwrócić uwagę, bo Merkury w retrogradacji nas sprawdza, jak my sobie radzimy z tymi merkuriuszowymi historiami, a dodatkowo bliźniak no, kocha tą szybkość i swój ruch, więc znów dla nas piękna praca, która jest wyzwaniem. Ponieważ jesteśmy na początku, podczas nowiu, to możemy coś pięknego zapoczątkować, kiedy weźmiemy te aspekty pod uwagę, żeby mądrze gospodarować słowem i dostosować prędkość tego, co chcemy wypowiedzieć. Nadać temu oczywiście odpowiedni
ruch, kierunek, czyli intencje. Archetyp bliźniąt związany jest z żywiołem powietrza, więc znów mamy tutaj przejście powietrze, płuca, adaptacja, wolność, tak? Tutaj pięknie nam te wszystkie słowa razem rezonują i tworzą taką całość. Więc bliźniak to jest powietrze, ale skoro to jest powietrze, to bardziej jest to obietnica niż działanie. Czyli dziś może być tak, że w tym archetypie powietrznego znaku bliźniąt my możemy coś obiecać. No i teraz pytanie, czy to, co obiecamy, przejdzie do działania. Tutaj już kłania się uważność i konsekwencja, więc Tobie też ktoś dzisiaj może coś obiecać, no ale pytanie, czy się z tego wywiąże. Więc obserwujmy to. Bliźniak to żywioł powietrza, to jest bardziej obietnica niż takie zamanifestowane działanie, ma zdolności adaptacyjne. Właśnie dlatego powiedziałam o płucach, ponieważ bliźniak się bardzo ładnie potrafi zaadoptować, tak? Czyli ta adaptacja plus jego elastyczność pozwalają mu jakby łatwiej czasami w życiu coś osiągać. Można by powiedzieć, że ma te same cechy co panna, ale nie do końca. Panna również ma adaptację i elastyczność, ale u bliźniaka to trochę inaczej wygląda, bo tam, gdzie bliźniak stawia walizki, tam jest jego dom, a u panny już nie jest to takie proste do końca, ponieważ ona najpierw musi ponarzekać, później musi ten dom posprzątać, no i w końcu postawi te walizki, tak? Natomiast jakby droga jest do tego troszkę inna i tym się właśnie różnią między innymi te dwa archetypy. Bliźniak to jest troszeczkę taki wolny motyl, tak cieszy się życiem, cieszy się wolnością i dla nas najważniejsze jest to, że w tym archetypie rozpoczyna się uczłowieczenie nas ludzi poprzez słowo, czyli poprzez język, poprzez wypowiadaną myśl, która manifestuje się słowem. Ja bardzo często mówię, że psychobiologia jest to właśnie świadomość słowa. W ten sposób uczę i tak to pokazuję. No właśnie, jak jesteśmy w temacie słowa i w temacie adaptacji, to nie sposób, kiedy mówimy o świadomości zdrowia, bo przecież to było tematem konferencji, nie powiedzieć słów kilka o uzdrawianiu słowem. Na czym to polega? Bo przecież wiemy z psychobiologii, że słowem można kogoś poranić, słowem można kogoś uzdrowić. Wiemy, że my w lojalności bardzo często pozostajemy do naszych rodziców, do naszych przodków właśnie z powodu słowa. To, że coś wydarzyło się dużo wcześniej przed nami, zanim my się pojawiliśmy, bardzo często związane jest również ze słowami. Czyli słowa mają ogromną moc. Gdy mówimy, nie zaczęło się od ciebie, to znaczy, że również, że kiedyś gdzieś coś zostało pomyślane, wypowiedziane albo niewypowiedziane, ale to jest również słowo, bo słowo może być także niewypowiedziane. Więc temat jest piękny, jest bardzo taki głęboki i taki dotykający wewnętrznie naszego uzdrowienia. Przyjrzyjmy się temu, na czym polega to uzdrowienie. Uzdrowienie na prostym przykładzie, co robi uzdrowicielka. Ja kiedyś pisałam na ten temat, pisałam o wizycie, opisywałam wizytę u Szeptuszki na Podlasiu. Można sobie to gdzieś tam znaleźć w obszarze Facebooka, fanpage'a. Natomiast co jest takiego charakterystycznego, co robi uzdrowicielka? Uzdrowicielka, na przykład Szeptucha, wyprasza modlitwą u Stwórcy, czyli u Boga, łaskę i zdrowie dla potrzebujących i chorych. Czyli można powiedzieć, że uzdrawia słowem, szepcze, stawia się za tymi, którzy potrzebują tej pomocy. Myślę sobie też,
jak obserwowałam osoby, które czekały w kolejce, że nie wszyscy byli tego świadomi. U wielu osób brakowało tej pokory, tego wyciszenia się, aby przyjąć ten dar. Ja to poczułam, ja to obserwowałam, że tak naprawdę ta osoba szeptem prosi Stwórcę o uzdrowienie, nie dla siebie, tylko dla innych. To jest niesamowite. To nawet jeszcze dziś budzi we mnie takie ogromne emocje, jak przypominam sobie te spotkania, bo było ich kilka. Można powiedzieć, że słowo jest takim pomostem między człowiekiem a Stwórcą, a słowa, modlitwy są językiem intencji uzdrowienia, wyleczenia, dotarcia światła duszy do ciała w rezonansie. I to dokładnie się dzieje. Czyli szeptuchy, uzdrowicielki mają moc sprawczą wypowiadanego słowa. A kolor tej mocy zapisany jest bardzo często w jej oczach. I ta moja, tak o niej mówię, szeptuszka z Podlasia, u której byłam, miała oczy pełne miłości. Więc dostałam od niej to, co jest najlepsze. Tak, mimo że od innych osób się nasłuchałam, że krzyczy na kogoś, że kogoś wyrzuciła, że kogoś nie przyjęła. No ale my wiemy, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Więc tylko dlatego, że prawidłowy rezonans pokazał się w tych relacjach z innymi. Dlatego ja często mówię, że należy zwracać uwagę na siebie. Zwracaj uwagę na siebie, przyjrzyj się sobie wewnętrznie, jaki kolor ma twoja dusza, co jest w twoich oczach i wtedy idź i proś o wsparcie dla siebie. Tylko ten rezonans będzie właśnie zależał od tych elementów, tak, o których przed chwilą powiedziałam. I tutaj potrzebna jest pokora po prostu. Kiedy my to mamy, no to jest cudnie, to jest pięknie. Warto przyglądać się ludziom, warto przyglądać się sobie i przyglądać się mocy słowa, temu jak to słowo uzdrawia, dlatego że my możemy same zacząć to stosować. Nie musimy uczyć się tego, dlatego że tu prowadzi serce. Jeżeli wypowiadam intencje z serca, jeżeli to moje słowo jest wypełnione miłością, jeśli ta moja intencja płynie z serca, to taki sam efekt i skutek pojawi się, jakim zabarwieniem pokazuje się ta intencja i to słowo. I kiedy patrzysz w oczy ludziom, z którymi rozmawiasz, to ja zawsze mówię, wyłącz fonię, przestań słuchać, tylko patrz. Patrz w oczy ludzi, patrz w oczy bliskich i wtedy nauczysz się czytać coś, co jest więcej, tak? Poza tym, co ludzie mówią. Dlatego tak wielkie wyzwanie jest podczas nie tylko dzisiejszego dnia, ale dziś może być taki początek, takie zapoczątkowanie tego, aby nauczyć się łączyć w sobie tę komunikację między sercem a umysłem, a głową, czyli popracować nad własną osobistą komunikacją, czyli popracować nad osobistym archetypem bliźniąt w nas. Czy ja potrafię połączyć to w sobie? Czy potrafię połączyć słowa? Czy potrafię połączyć to, co myślę, z sercem? Więc tutaj to możemy zrobić i rozpocząć taką fajną pracę. W oczach odbija się dusza człowieka i czasami coś nas niepokoi. Z kimś rozmawiamy, zwracamy uwagę na słowa, ale nie łączymy.
nie potrafimy spojrzeć w tę komunikację, która idzie z oczu. Więc bywa, że mamy czułe słówka, piękne słówka, ale w środku są inne emocje. Więc to jest też taki czas, w którym my uczymy się rozpoznawać to i wtedy czujesz, czy z tymi ludźmi jest ci po drodze. Może uświadamiamy sobie, co nas przyciąga, tak, w innych ludziach, bo czasami jest to miłość, czasami jest to właśnie jasność, szacunek, dobro. My coś jesteśmy w stanie dojrzeć w drugim człowieku i teraz należy zaufać odpowiedzi z serca, bo twoje serce wie najlepiej. Czyli patrzysz na człowieka, widzisz jego obraz, jego prawdę, prawdę, którą on w sobie nosi, to jest prawda o nim samym. Dlatego mówimy, że oczy są zwierciadłem duszy. Patrz, aż zobaczysz i powiesz: widzę. Kiedy jesteśmy w temacie uzdrawiania, to warto użyć takich afirmacji uzdrawiających, tak? Chociaż ja częściej mówię, że intencji uzdrawiającej. Kiedy dotykasz objawu somatycznego albo jakiegoś chorującego organu, powiedz wówczas szeptem: błogosławię Cię. I to jest jedno z najmocniejszych słów. Ja o tym też mówię wielokrotnie, czasami już naprawdę sporo. Natomiast pewnie będzie to tak długo, dopóki to się w nas nie uwewnętrzni. Wypowiadamy słowo, które uzdrawia. Błogosławię Cię. Mówisz bezpośrednio do każdej komórki ciała. Kierujesz intencje. Mów z serca. To nie ma być klepana afirmacja, tylko ma być to taka zdecydowana i uważna myśl. Czyli kiedy wypowiadamy te słowa, wypowiadamy je uważnie i wypowiadamy je z serca. Moją intencją jest, aby światło dotarło do każdej komórki mojego ciała. Piękna, krótka intencja i bardzo mocna. Podobną intencją jest zdanie: jam jest zmartwychwstaniem i życiem. To też zawiera się ogromna moc słów, które są uzdrawiające. Skoro o słowie, to trudno, żeby nie było tego tematu uzdrawiania. Więc poczuj moc tych słów z wiarą i miłością, a one pięknie się Tobie odwdzięczą. Dlatego, że te pola porządkują nasze pole na poziomie DNA. I to się wydaje niesamowite, choć bardzo dużo już na ten temat napisano. I wiele osób mówi, że o tym wie. Ja zawsze wtedy pytam: dobrze, wiesz, ale czy na wiedzeniu się kończy, czy stosujesz, czy rozmawiasz ze sobą, czy wysyłasz do komórek swojego ciała piękne intencje, uzdrawiające, porządkujące pole. Ja czasami w ciągu dnia korzystam z takiej prostej bardzo sekwencji, tylko ja ją mam mocno uwewnętrznioną przez wiele lat. Moje pole porządkuje się. To jest krótkie zdanie, natomiast to jest też jakby rozkaz i intencja do moich komórek. Moje pole porządkuje się. Stosuj to w pracy, w momencie, kiedy jesteś zmęczona, potrzebujesz na chwilę odpocząć, oderwać się od pracy, podnieść poziom energii. To jest bardzo fajne zdanie i ono działa pod warunkiem, że je stosujemy właściwie. Również bardzo ważne są zapisane słowa. Wypowiadane są ważne, zapisane również. Więc odnajdujemy dziś takie wewnętrzne nasze zdanie, wewnętrzny język, czyli słowa, które nas prowadzą do nas samych. Często też w słowach, z którymi pracujemy, odnajdujemy głębokie lęki. Ja wtedy zawsze zadaję pytanie, do kogo należą te słowa? Czy to są słowa twojej mamy czy twojego taty? Kto je wypowiadał przed tobą? Dlatego, że słowa mają moc, kiedy
nasi rodzice je wypowiadali, to w nich został zamknięty ładunek energetyczny i jeszcze cały skrypt. I znamy wszyscy takie całe zdania, nie tylko słowa, którymi nasi rodzice się posługiwali. I czasami mówimy, u nas w domu się tak mówiło. Natomiast za tym kryje się energia, więc to też zawsze warto sobie przy okazji sprawdzić, jak przypomnimy sobie. Dzisiejszy czas dotyczy komunikacji. Mówimy o Merkurym, mówimy o bliźniętach, a ja powiem dodatkowo o tym, że ta komunikacja dotyczy serca i umysłu, bo to jest najważniejsza komunikacja, którą powinnyśmy opanować we właściwy sposób, czyli połączyć umysł z naszym sercem. No i teraz warto zadać sobie pytanie, czy moja komunikacja umysłu z sercem jest prawidłowa? Czy potrafię połączyć rozum z miłością? Znów to jest początek, poczęcie, wiemy to już, to jest zapoczątkowanie nowego. No a do tego, ponieważ księżyc jest w znaku bliźniąt, no to mamy ten archetyp komunikacji. Dlatego o tym tak namiętnie dziś wspominam, bo to jest ten moment połączenia naszego serca z umysłem na poziomie energoinformacyjnym. Nie zapominajmy, że jesteśmy istotą energoinformacyjną. Nie tylko fizyczną, nie tylko fizjologiczną, nie tylko biologiczną. Dlatego to jest bardzo dobry czas na transformację. Dodatkowo wspiera nas układ liczbowy, bo mamy wibracje trzydziestki, a trzydziestka to jest komunikacja, to jest współpraca, czyli życzę sobie, aby dziś moje serce pięknie komunikowało się z moim umysłem, a przy wsparciu trójki, która wzmocniona jest zerem, czyli z Bogiem, mamy taką, no, taką piękną szansę na to, że pójdzie nam łatwiej. Czyli, że ta wibracja będzie wspierająca ruch w tej naszej komunikacji i ten mistrzowski rezonans tworzenia nowego. Ten obecny czas, o którym również cały czas mówimy, wymusza w nas takie przepracowanie zobowiązań naszej duszy w relacjach. No więc w tym czasie komunikacji tym bardziej możemy przyjrzeć się temu. Dlatego jest to taki piękny czas na rezonans, czyli połączenie serca z umysłem. I to będzie takim największym wyzwaniem dla nas dzisiaj, ponieważ serce kieruje się miłością, prawdą, a umysł nastawiony jest na brak, na rywalizację, na walkę. To jest to wszystko, o czym mówiłam podczas konferencji. Serce nastawione jest na współpracę, kieruje się zgodą, miłością i poczuciem obfitości. Dlatego ten temat uznałam za ważny. No to jest też taki dobry moment, żeby nasze serce posadzić na fotelu szefowej, no a wówczas umysł będzie solidnie wykonywać zadania, które serce zleci. To nam da dostęp do naszej wewnętrznej mocy, bo o to przecież chodzi, po to robimy porządki wewnętrzne, aby nasza moc była bardziej ugruntowana. Moc, intuicja i również siła uzdrawiająca nasze rany, które wynikają z braku poczucia tego, kim naprawdę jesteśmy. Bo siła i moc uzdrawiania siebie, komórek swojego ciała, wzrasta z tym, jak my, wzrasta wraz z umiejętnością łączenia i dobrej komunikacji między wszystkimi wektorami wewnątrz. Bo czasami ktoś mówi, no ja rozmawiam z tymi moimi komórkami, to nic. Dlatego nic się nie dzieje, bo nie ma spójności. Kiedy jest spójność, prowadzi serce, to nasze komórki wchodzą w rezonans. Dlatego możemy słowem uzdrawiać siebie. To jest właśnie jakby początek zrozumienia tego,
i później uwewnętrznienie tak głęboko, że od tego momentu zaczyna się uzdrowienie. Dlatego czasami te zewnętrzne uzdrowienia, że gdzieś ktoś nam pomógł na chwilę, a później wszystko wraca do tego, jak było, wynika z tego, że my nie umiemy tego stanu uzdrowienia utrzymać, tak? Czyli tej wysokiej wibracji. Bo stan uzdrawiania to jest stan wysokiej wibracji. Trzeba to utrzymać w sobie, aby utrzymać efekt też ozdrowieńczy. Więc kiedy my aktywujemy serce, to przychodzi taki wewnętrzny wgląd, takie olśnienie. No i wtedy jakby wracamy do domu. No i już wiemy, tak, bo kończy się ta wewnętrzna bezsilność, a tak naprawdę zaczyna się ta właściwa droga naszego życia. No dobrze, to my możemy sobie zrobić w tym momencie taką aktywację komunikacji naszego serduszka. To jest dobry moment, bo mamy maj, wibracja 30, więc to jest dobry czas na aktywację przestrzeni serca, więc możemy sobie do tego ćwiczenia zaprosić siebie. Usiądź wygodnie w ciszy i w spokoju. Zamknij oczy. Pozwól, aby otoczyła cię szmaragdowo-niebieska albo różowa wibracja. Może być też złocista. Obserwuj, jak twoje ciało rozluźnia się, a umysł wycisza i uspokaja. Oddychaj lekko, pozwalaj, aby twoje myśli przepływały swobodnie. Nie podążaj za nimi. Daj sobie czas. Obserwuj oddech, nie przyspieszaj niczego. Bądź w obecnej chwili. Bądź tu i teraz, całą sobą. Teraz uważnie dotknij dłonią swojego serca. Zjedź windą z głowy do serca. W ten sposób przenosisz swoją świadomość z obszaru głowy w przestrzeń serca. Zobacz, jak zjeżdżasz tą windą. Następnie zwolnij oddech, oddychaj wolniej, poczuj bezpiecznie. Poczuj się bezpiecznie. Teraz przywołaj, zaproś do serca i odczuj jedną lub kilka pięknych emocji. To może być wdzięczność. To może być radość, to może być miłość, to może być współczucie, empatia. Przywołaj tę piękną emocję, przywołaj twoje odczucie. Poczuj tę emocję w sercu. Zadaj sobie pytanie, za co jestem wdzięczna, co sprawia mi radość, jak kocham. To ćwiczenie aktywuje naszą komunikację z sercem. Dlatego, wykonując je dość często, szybko zauważymy zmiany. Zmniejszy się poziom stresu, pojawi się odczucie harmonii, a organizm zacznie regenerować się. Skutek uboczny to poczucie szczęścia i odmłodzenie. Więc zapraszam pięknie podczas nowiu, abyśmy wchodziły w to ćwiczenie, tak? Afirmowały sobie, zjeżdżały jak najczęściej tą windą z głowy do serca. No i wtedy poczujemy, jak jest inaczej. Im częściej aktywujemy przestrzeń naszego serca, tym bardziej nauczymy się być w tej przestrzeni. Mnie zawsze bardzo pomagają te pytania, za co jestem wdzięczna? Za co ja dziś jestem wdzięczna? Więc w ten sposób to robimy. Obejrzyjmy sobie jeszcze, jaka jest rola uzdrawiających afirmacji w podnoszeniu
wibracji i w podnoszeniu naszej odporności. Zobaczmy, jak wygląda ta rola afirmacji, czy rola intencji. To jest troszeczkę taka galaktyczna rozmowa naszych biofotonów. Dzień jest wyjątkowy, mamy komunikację, komunikację z sercem, więc postanowiłam również powiedzieć o sile i mocy naszej intencji, która jest obecna i potrzebna w naszym życiu, a zwłaszcza wtedy, kiedy w naszym życiu pojawia się niepokój, lęk, panika, pojawia się bezradność, a czasami mamy taki dzień, gdzie zastanawiamy się, co dalej. Więc wtedy zwyczajowo zadajemy pytania do pola. Ja też zadałam takie pytanie do pola, co, o czym mogłabym jeszcze dziś powiedzieć, tak? Co byłoby dla nas istotne. Więc przyszła odpowiedź, że ta uzdrawiająca umysł i ciało afirmacja do pracy własnej jest nam potrzebna. Wiemy już, że jesteśmy istotami energoinformacyjnymi. To znaczy, że energia i informacja wpływają na nasze ciało i na nasze zdrowie. Informacja to są nasze myśli. Informacja to są wypowiadane słowa. To są nasze przekonania. To jest informacja. To także słowa i wypowiedzi, które my zapraszamy do naszego życia, nadając im statut ważnych i prawdziwych. I niby my to wszystko wiemy, ale bardzo często wiemy również, że z samej wiedzy niewiele wynika. Musimy to poczuć. Jesteśmy wielowymiarową boską istotą, więc godną wszystkiego, co najlepsze. A nasza dusza, pozostając przez przekonania umysłu w oddzieleniu, czeka na krok tak naprawdę z naszej strony. A ten krok to jest intencja rezonansu, czyli połączenia. I to jest proste, tylko trzeba to zrobić, no i zapomnieć, że coś jest niemożliwe. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy wchodzili w świat dzieci naszych, które zawsze pytają, tak, co może być jeszcze, są ciekawe w odkrywaniu świata, ale też dla dzieci wszystko jest proste i możliwe. A kiedy my z czasem stajemy się dorośli, to wszystko dla nas staje się trudne i wszystko staje się niemożliwe. Ja czasami słucham ludzi i oni mówią, to jest trudne, to jest niemożliwe, spróbuję, ale nie wiem, czy to zrobię. Czyli to są właśnie te wszystkie skrypty, które w naszym życiu nakładają się na tą początkową naszą pewność, że wszystko jest możliwe. Więc wracając do siebie, jakby do naszego wnętrza, do naszego serca, dobrze, żebyśmy też zapraszały właśnie tę pewność, że wszystko jest możliwe i tę ciekawość, jak można to osiągnąć. To już będzie taki milowy krok. A teraz możemy zrobić sobie jeszcze kilka takich ćwiczeń. I oczywiście one wymagają tego, żeby znaleźć chwilkę dla siebie. Na przykład takie 20 minut. Znajdujemy dla siebie, siadamy wygodnie, stópki dotykają ziemi, dłonie otwartym wnętrzem do góry, opierają się o zewnętrzną część dłoniową, o uda. Rozluźniamy się, oddychamy spokojnie, nic nas nie rozprasza. Teraz kierujemy uwagę na słowa, które za chwilę wypowiemy. To będzie intencja, której potężna siła polega na uważności i skupieniu na wypowiadanych słowach. Czyli mam być obecna i uważna. Głośno lub w myślach wypowiedz konkretny i stanowczy zamiar. Moją intencją jest, aby komórki mojego ciała dostroiły się do wibracji mojej duszy.
Moją intencją jest, aby wibracje komórek mojego ciała dostroiły się w rezonansie do wyższej wibracji światła. Moim zamiarem jest uzdrowienie mojego ciała przez połączenie się z wyższymi częstotliwościami. Moim zamiarem jest uzdrowienie mojego ciała przez połączenie z wyższymi wibracjami mojej duszy i światła. Teraz po prostu wejdź w rolę obserwatora i obserwuj to, co dzieje się w Twoim organizmie. A na początku zwróć uwagę na wnętrze dłoni, w których możesz poczuć ciepło i mrowienie. Możesz też poczuć ciepło w różnych miejscach w ciele. W tym momencie rusza proces naprawiania, który odczuwany jest często jako ciepło, mrowienie, kłucie, bąbelki, drżenie, łaskotanie, takie pękanie, strzelanie. Może też pojawić się zimno. Mogą pojawić się wibracje. Może pojawić się światło. Te odczucia są bardzo różne. Ważne, żeby wejść w rolę obserwatora, pozwalać dziać się temu procesowi. Wyłączamy myślenie, nie przeszkadzamy, nie przyspieszamy, nie pomagamy, nie popędzamy tego procesu. Po prostu nie rób nic, tylko obserwuj. Bądź w tym procesie i obserwuj. Pozwól, żeby ciało naprawiało się samo, wchodząc w rezonans z wyższymi wibracjami mądrego pola. Tak to się dzieje i pozwólmy naszemu ciału, aby zobaczyło, jak to jest. Jak to się dzieje? Przez biofotony w naszych komórkach łączymy się z potężnym polem elektromagnetycznym o wyższych częstotliwościach, czyli wibracjach uzdrawiających. Tajemniczym słowem kluczem w tym procesie jest rezonans, czyli odzwierciedlenie. Efektem jest nowy wzorzec zdrowotny, który wpisuje się w efekcie tego rezonansu w polu elektromagnetycznym. Wypowiadamy intencję, w której nakazujemy, aby wibracje naszego ciała weszły w rezonans z wyższymi, uzdrawiającymi wibracjami wzorca duchowego, czyli naszej pierwotnej matrycy zdrowia. To jest taki głęboki sens wypowiadanej intencji. Nasze biofotonowe pole posiada świadomość. Choroba powstaje w wyniku zakłóceń w polu elektromagnetycznym. Zdrowie oraz odporność uzyskujemy lub odzyskujemy poprzez podwyższenie wibracji w polu naszego ciała. Więc kiedy w ten sposób podchodzimy do naszego zdrowia czy do stanu chorobowego, to widzimy dużo szerzej. Jedną z najskuteczniejszych metod jest podniesienie poziomu energii sił życiowych właśnie poprzez połączenie się, czyli poprzez rezonans wibracji naszych komórek z wibracją światła. No, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że podniesienie częstotliwości wibracji naszego ciała jest wyznacznikiem wzrostu duchowego i jednocześnie we wzrastaniu duchowym obserwujemy zmianę częstotliwości naszych wibracji. Czyli te dwa symptomy są nierozłączne i z tym związane jest nasze zdrowie somatyczne. Jeśli zdrowie, to oczywiście również odporność, bo to idzie w parze. Kiedy mówimy o naszym zdrowiu, mówimy też o odporności. Im wyższą częstotliwość komórek utrzymujemy,
tym większą mamy odporność. Magazynujemy większą siłę wibracji światła. Ja oczywiście polecam 2 razy dziennie stosowanie tej tak zwanej afirmacji, czyli intencji, bo ona pozwala utrzymywać wysoki wzorzec wibracyjny w ciele i umyśle. Kiedy ucieleśniamy wyższe wibracje, otwieramy sobie drzwi do nowej świadomości. A to oczywiście oznacza i odporność, i zdrowie. Tylko trzeba po prostu zacząć to robić. Jak możemy zwiększyć tę naszą odporność? Jesteśmy w temacie słowa, czyli słowo nam może pomóc, czyli komunikacja z naszą biologią. Korzystajmy ze słowa, aby nasze słowo wspierało nas w komunikacji z komórkami naszego ciała. Musimy wytworzyć nowy rodzaj odporności poprzez bycie osobą świadomą i poprzez bycie osobą uważną w obecności tu i teraz. Ja nazywam to właśnie nową świadomą odpornością, która oparta jest o naszą wewnętrzną moc. W kodzie genetycznym obowiązują zasady językowe i tym również chciałam się dziś podzielić. Nasze ciało jest programowane przez myśli oraz słowa. Jeśli nasze żywe DNA reaguje na słowa, to warto być uważną i usprawnić świadomie komunikację z własnym DNA, wysyłając informacje do systemu immunologicznego, czyli powinno być to zgodne z naszym wewnętrznym, głębokim przekonaniem. Czyli ta informacja, którą ja wysyłam, te słowa, które ja wypowiadam, to musi być zgodne z moim głębokim, wewnętrznym przekonaniem. Wtedy nasze uzdrowienie działa. Stąd ta informacja, że w kodzie genetycznym obowiązują zasady językowe. Pozwólmy słowom mocy tworzyć rzeczywistość, jakiej chcemy. I tutaj znów na zakończenie taka ładna intencja. Z każdym oddechem uzdrawiająca wibracja światła dociera do każdej komórki mojego ciała. Moje pole porządkuje się na poziomie wszystkich nukleotydów DNA. Moją intencją jest, aby wibracje mojego ciała połączyły się z wibracją mojej duszy. Proszę zwrócić uwagę, z każdym oddechem uzdrawiająca wibracja światła dociera do każdej komórki mojego ciała, a moje pole porządkuje się na wszystkich poziomach nukleotydów DNA. Moją intencją jest, aby wibracje mojego ciała połączyły się z wibracją mojej duszy. Więc to jest taka piękna intencja, taka uzdrawiająca na dzisiejszy NUF w archetypie komunikacji, czyli w archetypie naszych bliźniąt. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wspólny czas. Jestem bardzo wdzięczna za piękne procesy, które działy się podczas konferencji. Jestem wdzięczna za Państwa komentarze, opinie, za serduszka, za obecność. Moją intencją było to, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej bezpłatnej konferencji, aby jak najwięcej osób miało szansę na zmianę osobistej świadomości i świadomości swojego zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam po więcej te wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o psychobiologii, o nauce psychobiologii w Akademii Psychobiologii Zdrowia, o programach, które wystartują również w nowej edycji Akademii. Będzie dużo się działo w czerwcu,
Więc serdecznie zapraszam osoby, które są zainteresowane psychobiologią, świadomością zdrowia do zapisywania się do grupy i pojawią się kolejne informacje w czerwcu, drzwi otwarte do Akademii Psychobiologii Zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję. Serduszka wysyłam. Przytulam wszystkich, tuli luli i do zobaczenia na naszym kolejnym spotkaniu. Kłaniam się, do zobaczenia.